Prawda to jest Bóg w nas rozlewający miłość agapę. Amen. Zobaczcie. To jest nasze nowe prawo. To jest prawda rozlewana w naszych sercach. Czy tu jest napisane kochasz Boga i kochasz bliźniego swojego jak siebie samego? Nie. Tu jest proroctwo do ciebie. Tak jest. I tu chrześcijanie się po prostu potykają o to. Bo ciągle uważają, że oni jeszcze nie kochają. Ale Bóg nie powiedział, że już kochasz. Powiedział, że będziesz. Będziesz, ale ja jeszcze nie kocham. Będziesz. Ale ja jest, się potykam, zobacz, ja jeszcze tutaj po prostu dzisiaj nakrzyczałem na żonę. Będziesz. Amen. Będziesz. Będziesz agapę Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz agapę swego bliźniego jak siebie samego. Zobaczcie, jak my nie rozumiemy tego, czym jest chrześcijaństwo. Nie rozumiemy tego, czym jest chrześcijaństwo. Nie rozumiemy tego, co to jest bycie Synem Bożym. Patrzymy do lustra, mamy ciągle pretensje do siebie. Jak chcesz robić te rzeczy, jak nie umiesz robić tych rzeczy? Musisz siedzieć pod stopami Jezusa, by się napełniać tym, jak On Cię kocha i samemu się tak pokochać. Dopiero wtedy będziesz robił to. Nie prędzej. Będziesz. Nie jest napisane, że już kochasz, ale że będziesz, bo to jest proroctwo dla Ciebie. To jest Boża obietnica. Wiecie, że to jest Boża obietnica? To jest właśnie ta Boża obietnica, o której w kółko jest pisane w Testamencie. Będziesz. Obiecuję Ci, że będziesz. A my nie wierzymy w tę obietnicę. Będziesz. I wiecie co? I przysiąg na samego siebie, że będziesz. Będziesz. Będziesz owocował. Będziesz owocował. Zobaczcie. Owocem zaś ducha jest. Czy tu jest napisane owocami? Nie, tu jest liczba pojedyncza. Owocem. Owocem zaś ducha jest agape. Dopiero z tego agape wypływają wszystkie inne owoce. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma czego? Prawa. Bo to jest nowe prawo. Stare prawo nie może być wszystko. Ale to jest ten owoc, który będziesz owocował. I wiecie, miłość to nie jest decyzja. Ale wiecie co? Zaczyna się od decyzji. Musisz zdecydować jedną rzecz. Musisz. Musisz usilnie wejść do odpocznienia. Do ziemi obiecanej. Do Królestwa Bożego. Bo bez tego nie poznasz agapę. I to wszystko rodzi się tutaj. Tak naprawdę, jeżeli czytacie w Koryntianach albo w Rzymian o wierze, nadziei i miłości, to tak naprawdę czytacie o relacji. Relacja zaczyna się od wiary, przez nadzieję kończy się na miłości. Nadzieja to jest jedno z najbardziej kluczowych słów w Biblii, które diabeł przez te 2000 lat wypaczył, wykręcił, zrobił z tego wycieraczkę. Nadzieja matką głupich. Nadzieja to taki, wiecie, symbol. Oczekujesz na coś, ale nigdy nie wiesz, czy się spełni. To jest zupełne przeciwieństwo tego, jaka jest Boża definicja nadziei. Nadzieja to jest obietnica życia wiecznego. A obietnica nigdy nie zawodzi. Obietnica nigdy nie zawodzi. Nigdy. Bo jeżeli Bóg daje obietnicę i przysięga na samego siebie, to nie może to po prostu... To jest nienaruszalne. I to jest definicja nadziei. Jeżeli sobie nie wbijemy do głowy tego głęboko, to będziemy ciągle patrzeć na to, jak definiować to tak, jak świat to definiuje. Będziemy się potykać tutaj i nie będziemy dochodzić do tego.
tak, wiara zawsze bierze. Wiara wszystko bierze. Biorę, biorę, biorę. Amen? A miłość tylko daje. Alleluja. Najpierw musisz się nauczyć brać. Amen. Żeby móc to dawać. Jeśli nie nauczysz się brać, to nie zaczniesz dawać. Musisz wszystko brać i nie kojarzyć tego z ludźmi, z okolicznościami, z szefem w pracy, z czymkolwiek, tylko zawsze z Bogiem, który ci daje, a ty bierzesz. I wtedy nauczysz się dawać. Dojdziesz do miłości. Poprzez trwanie w obietnicy. Czyli tak, nadzieja to jest oczekiwanie obietnicy. A oczekiwanie obietnicy nigdy nie zawodzi, bo miłość jest rozlewana w twoim sercu. I tak, wchodzimy do odpoczynku. Tu jest odpoczynek. Wchodzimy do odpoczynku. My, którzy uwierzyliśmy w kogo? W Jezusa. A zatem zostaje odpoczynek szabatu dla ludzi Bożego. Dla ludu Bożego. Jezus jest naszym szabatem. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg, po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie strzegł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Pragnąć ukazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność tego postanowienia. Wzmocnienie przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, aby skłamał Bóg. To jest definicja nadziei, czyli obietnicy. Jest niemożliwe, żeby to zawiodło, bo Bóg przysiągł, powiedział słowo, które zawsze jest prawdą i jeszcze na to przysiągł. Byśmy przez te dwie rzeczy niezmienne, co do których jest niemożliwe, by skłamał Bóg, mieli pewność tej obietnicy, tej nadziei. Czyli dwie rzeczy niezmienne. Jego słowo i przysięga na to słowo. I tak. Agapę poznajesz w nadziei, czyli w obietnicy. Agapę poznajesz w nadziei, czyli w obietnicy. Czyli w odpocznieniu, czyli w ziemi obiecanej. A żeby wejść do ziemi obiecanej, do ziemi obietnic, musisz uwierzyć najpierw w pierwszą obietnicę. Jaka jest pierwsza obietnica? Życie wieczne. Musisz w to uwierzyć. Czyli w to nie wierzysz, to nie jesteś w nadziei. Nie wierzysz, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Jeżeli nie wierzysz, jesteś nauczony fałszywą nauką, fałszywą teologią, że zbawienie trzeba pielęgnować, że można je utracić, że trzeba o nie dbać, to tak naprawdę nie masz pewności, nie masz obietnicy, nie wierzysz w nią. Ciągle się, nie dochodzisz nigdy do tego. To jest relacja. Tylko ona się zaczyna od wiary, poprzez nadzieję, uchwycenie tej obietnicy, a obietnica nigdy nie zawodzi, bo i wtedy miłość Boża jest rozlewana w naszych sercach. I w agapę, jak jest napisane w pierwszym liście Jana, w agapę nie ma lęku. Lecz doskonała agapę usuwa lęk, tak? Ponieważ lęk kojarzy się z karą. Gdzie jest kara? Pod prawem. Czyli jeżeli jesteś pod prawem, no to masz lęk. Czyli nie wierzysz do końca w tą obietnicę. No, niby masz to życie, ale nie, bo jesteś na pół martwy. Nie jesteś w stanie się tu uchwycić. Jeżeli nie jesteś tu, no to nie dojdziesz do tego. Tak ważne jest, żeby się udoskonalić w miłości, czyli zaufać, bo w lęku, nie mieć lęku, porzucić wszelki lęk, wszelki strach przed tym, że możesz cokolwiek utracić od Boga. Wtedy wchodzisz w kolejny etap, czyli poznajesz agapę. Agapę osiąga kres doskonałości i wtedy masz pełną ufność na dzień sądu, tak? Czyli masz tą obietnicę, masz tą pełność, ufność na dzień sądu, ponieważ tak jak On jest, taki Ty jesteś na tym świecie. To wierzysz, to wchodzisz w ziemię obiecaną, w relację i owocujesz agapę. I tak, bo te owoce nie pojawią się od razu, dlatego jest napisane, że będziesz, one się nie pojawiają od razu, ale po jakimś czasie. Czyli jak nie ma relacji, to nie ma owocowania agapy. Jeśli nie wejdziesz do odpocznienia, czyli do ziemi obiecanej, do kraju, do Królestwa Bożego,
Nie będzie tego. Kiedy wyjdziecie do kraju, chodzi tu o ziemię obiecaną, Królestwo Boże, zasadzicie drzewa owocowe, wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Ile? 3 lata. Pozostaną one nieobrzezane, nie będziecie ich jeść. Tu zaczynają się 2 problemy, bo zaczyna się etap wystawiający nas na próbę, naszą cierpliwość. I tu wiele chrześcijan się potyka, bo próbuje wejść w łaskę, jeszcze tego nie rozumie, nie widzi owoców po kilku tygodniach, kilku miesiącach i zaczynają być zniechęceni. I się wycofują się i potem szkalują łaskę, że to jest tania łaskę, że to jest, wiecie, że to nie działa, że mnie tam potępiają, że ja ciągle coś musiałam robić. Nic nie musisz robić, ale musisz być cierpliwy i to jest nauka cierpliwości. Właśnie trwanie w tej relacji, wierze, nadziei doprowadza do miłości, ale tylko i wyłącznie w cierpliwości. Bo te owoce nie pojawiają się od razu, dlatego jest napisane będziesz. I chrześcijanie nie potrafią przetrwać tego etapu, poddają się. Czyli 3 lata, nawet 3 lata możesz być pozbawiony owoców. Nie będziesz ich jadł. Wiecie, łaska jest dla cierpliwych. Bo co? Słuchajcie tego uważnie. Łaska jest dla cierpliwych. Bo Bóg pokornym łaskę daje. A pokory uczymy się przez cierpliwość. I chodzenie w wierze, czyli nie w oglądaniu. Ale jeszcze nie widzę owoców. A gdzie to są twoje owoce? A pokaż mi te owoce. A ty głosisz łaskę, ale nie masz owoców. Ale jestem cierpliwy. Łaska jest dla tych wszystkich, którzy wszystkich dookoła atakują. Wszyscy dookoła będą cię atakować, że nie masz owoców. A ty cierpliwie trwasz w tym, bo wierzysz w proroctwo. W jakie proroctwo? Będziesz. Wierzysz w to proroctwo po prostu. Mimo, że nikt, wszyscy dookoła mówią, że nie masz tych owoców. Ty po prostu wierzysz. Amen. Dlatego chodzisz w duchu. Amen. To jest wiara. Chodzenie w duchu to nie jest chodzenie i piękny duchowy. Nie. To jest wiara w to, co zrobił dla ciebie Jezus. Że będziesz. I wiecie, diabeł wyprosił sobie, by przesiać nas jak pszenicę. Amen? Tak mówi Jezus. Nie przesiać nas, żebyśmy stracili zbawienie, ale przesiać nas z królestwa z powrotem na pustynię. I chcę przesiać tych niecierpliwych. Diabeł przesiewa tych niecierpliwych. I to jest to, co wiecie, było w ostatnim nauczaniu, że jesteś oświecony, tracisz cierpliwość, a potem trudno cię przyprowadzić z powrotem do tego momentu, bo diabeł cię przesiął z powrotem na pustynię. Spinamy się jeszcze raz, jak syzy. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja, tak samo. Coś ty, panie Sebastianie... Bóg jest ostoją cierpliwości. Amen. Amen. Ale cierpliwość. To nie chodzi o Bożą cierpliwość, to chodzi o naszą cierpliwość. Bóg czeka na nas, że zrobimy kółko. Ale to my jesteśmy cierpliwi i to nasza niecierpliwość nas wyrzuca. Kto się cofnie, nie zna. Kto Bóg kogo cofnie? Nie. Kto się cofnie sam, ten nie znajdzie duszy jego upodobania. Ja bym wyprosił sobie, by nas przyjrzeć jak pszenicę i będzie to robił. I będzie to robił z tymi niecierpliwymi. Dlatego tak ważne jest wyrabiać w sobie co? Cierpliwość. I pokorę. Bo może to, wiecie, zabrać nawet 3 lata. Zanim zaczniesz wydawać jego owoce, może to zabrać nawet 3 lata. A diabeł w tym czasie będzie cię uciskał, by zdyskredytować łaskę. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski,
której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też... Cześć. Łaska łączy się ściśle z uciskami. Wiedząc, że ucisk wyrabia... A cierpliwość, doświadczenie. Doświadczenie zaś obietnice, nadzieje. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Jesteś i nie możesz być usprawiedliwiony przez prawo, bo w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, do Królestwa Bożego wchodzimy dopiero, gdy definitywnie porzucimy dwie kamienne tablice, całą resztę prawa. Dopiero wtedy trwamy w Nim i owocujemy w Nim. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi jaki? Obfity. Ale co najpierw trzeba? Trwać. Czyli wtedy wydajesz agapę, ponieważ bez Niego nic nie możemy uczynić. Jak Jozue i Kaleb. Amen? Jozue i Kaleb to byli ci spośród wszystkich 12 zwiadowców, którzy byli wypełnieni pokorą. Widzicie, dzisiaj w Kościele się mówi, że pokora to jest postawa tych 10 innych zwiadowców. O, my nie jesteśmy godni, żeby pójść do tej ziemi obiecanej. Nie, zostaniemy tu na pustyni. Tu jest... Ja nie jestem godny, żeby tam iść. To nie jest dla mnie. Ja, Panie, tutaj sobie umrę na tym piasku. To jest fałszywa pokora. To jest pycha. Bóg pysznie się przeciwstawia. A pokora to jest wiedzieć, kim się jest. Widzieć, kto stoi za tobą, że stoi tam Bóg. I idziesz do ziemi obiecanej, bo On cię obiecał, wchodzisz tam i co? I wyrywasz porządne winogrona. Takie, że nie możesz ich unieść samemu i musisz cię jeść we dwójkę. Taka agapy tam jest. Amen? To jest prawdziwa pokora. Wiedzieć, kim się jest, dzięki komu się nim jest. I co oni zrobili? Zobaczcie, poszli tam. Wykazali się prawdziwą pokorą, uwierzyli w Bożą przychylność, czyli w hiperłaskę i zerwali hiperkiszcie winogron. Aleluja. Hiperłaskę. Jak znasz hiperłaskę, to znasz hipermiłość. Jak znasz taką sobie łaskę, to znasz taką sobie miłość. I ucięli tam gałąź krzewowinnego z jedną kiścią winogron i unieśli ją, nieśli ją we dwóch na drążku. Sami nie jesteś w stanie nieść samemu takiej kiści. Ale musisz być cierpliwy. I pokorny, bo Bóg pokornym łaskę daje. Czyli Bóg pokorny łaskę daje. Co to oznacza? Bóg daje łaskę tym, którzy są pewni tym, kim są. Nie wstydzą się o tym mówić, czyli objawiają się jako synowie Boży. Nie wstydzą się mówić całemu stworzeniu, kim są i dzięki komu kim są. Nieważne, że jestem chłopak śląski, w dupie szerokich barach wąskich. Bóg jest za mną! Amen! To jest prawdziwa pokora. I to jest, wiecie, to jest właśnie ta hiperłaska, o której dzisiaj już mówiliśmy. Prawo zaś weszło, aby zaobfitował grzech, upadek, ale gdzie zaś zaobfitował grzech, tam hiper obfitowała łaska. Aż nadto. Obficie, ponad miarę. I obietnica owocowania, hiper owocowania jest tylko w ziemi obiecanej, w Królestwie Bożym. Dlatego Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne. Czyli tak, tu jest fileo. Tu jest miłość, która ciągle chce coś w zamian. To jest miłość tego świata. Tu jest drzewo figowe. Tu jest fileo. Tu mamy kamienne serca w świecie,
Potem wychodzimy, ktoś nam wmawia, że dwie tablice są do nas i chodzimy po tej pustyce. Tak 40 lat. Ale agape jest tu. Tu jest miłość agape w Królestwie Bożym. Agape nie ma lęku. Fileo jest lęk. Fileo jest kojarzone z lękiem. Stare przymierze jest kojarzone z lękiem, bo gdzie jest lęk? Lęk jest pod prawem, lęk jest przed sądem. A w agape nie ma lęku, lecz doskonała agape usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, czyli z prawem. To zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w agape. Jeśli jest lęk przed karą, czyli utratą pierwszej obietnicy, czyli życia wiecznego, to siedzisz tu. Dopiero gdy wierzysz, że jesteś taki, jak On jest na tym świecie, to sprawia, że osiągasz doskonałość. Doskonałość osiągasz nie przez swoje wysiłki, ale przez wiarę. I agape osiąga się, agape osiąga w nas kres doskonałości, że mamy ufność na dzień sądu, ponieważ tak jak On jest w niebie, tak my jesteśmy na tym świecie. I tak, fileo to jest miłość warunkowa. Ta miłość kocha do czasu, a potem domaga się sprawiedliwości starego przymierza. Oj, ty mi tutaj znalazłeś za skórę. Boże! Zrób z nim porządek. Tak? Agape uzdalnia cię do bezinteresownej miłości. Ona jest... Agape jest miłością bezwarunkową i nie kocha do czasu, jak tutaj. Ale kocha bezinteresownie. Tak? I domaga się sprawiedliwości nowego przymierza, czyli łaski. Fileo udaje bezinteresowną miłość własnymi wysiłkami na stale drugi policzek. A agape uzdalnia cię do bezinteresownej miłości i nadstawia sama drugi policzek. Tak? Bo tylko ta miłość, ta postawa, ta hiperdobroć, to bogactwo dobroci może do upamiętania doprowadzić każdą jedną osobę. Tylko w ten sposób. Nie dlatego, że robisz coś swoimi wysiłkami, nadstawiasz drugi policzek, tylko dlatego, że jesteś wypełniony miłością i wiesz, że taka postawa zmieni serce tej osoby. Węgla rozżarzone położysz na jej głowie. I to do pamiętania, czyli do zmiany myślenia doprowadza. Wiecie, my zazwyczaj zirytowani zaprzepaszczamy tę okazję, bo ktoś nam naciśnie na odcisk, albo zalezie za skórę, albo wyprowadzi z nerw. Jak to możliwe? Się pytam, jak wszystko stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Bo nie wierzymy. No. I wtedy co robimy? Zaprawdę odebrałeś już zapłatę swoją. Jeżeli zachowujesz się jak Chrystus w danej sytuacji, ktoś ci nadepnie na odcisk, a ty zachowujesz się jak Chrystus, czyli okazujesz mu łaskę i miłość, czyli oliwę i prawdę, miłość jest ogniem trawiącym. I ten ogień jest nad jej głową wtedy. I robi już sam całą pracę. Doprowadza do pamiętania, czyli do zmiany myślenia. Do metanoi. I tak naprawdę posłuszeństwo to jest poddanie się agape, czyli poddanie się miłości, wypełnienie woli Bożej, noszenie brzemion innych. Nie poczytanie im tego, jak Jezus Chrystus, tak? Nie poczytuj im tego, bo nie wiedzą, co czynią. I oni 50 dni później, jak Piotr do nich głosił, upamiętali się i się ochrzcili. I agape będzie się z ciebie ulewać, gdy wybierzesz dobrą cząstkę, jak to dzisiaj, o czym dzisiaj mówił Leszek. Gdy dobrą cząstkę wybierzesz. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Tylko tego potrzeba. Żeby usiąść w relacji z Bogiem. Maria obrała jaką? Najlepszą. Nawet nie dobrą, najlepszą cząstkę, której nie będziesz tego nigdy pozbawiony. Jeżeli tu usiądziesz, nie będziesz tego nigdy pozbawiony. Nigdy. Czy wiara to jest poleganie we wszystkim na Jezusie. Trwanie w Nim. To przynoszenie Jego owocu, obfitego owocu. A religia to produkowanie swojej miłości, fileo i swoich uczynków. I chodzisz wtedy jak Marta, 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 z tą miotłą i sama po prostu robisz porządki.
ale tylko trwanie w nim, w miłości agapy, może być motorem jego uczynków. I wtedy wiecie, religia i niechrześcijanie będą atakować się, że to jest lenistwo. Że to jest tylko, że ty tylko szukasz Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Że ty się nie skupiasz w ogóle, w ogóle się nie troszczysz. W ogóle się nie niepokoisz o to, co ci będzie dodane, tylko szukasz ciągle tego Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Jak tak można? Kościół, wiecie, to jest producent mart. Kościół teraz, zresztą przez całe ostatnie 2000 lat, produkuje na gminie mart. Na linii produkcyjnej. I oni ciągle muszą coś robić. One myślą, że ciągle muszą coś dołożyć. Same sobie dodają to, co jest skutkiem ubocznym szukania Królestwa. One się skupiają na tym, żeby sobie dodać. I ewentualnie jak trochę mają czasu na koniec dnia, to ostatkami sił próbują poszukać tego. Zasypiają. Potem się potępiają. Bo ciągle są skupione na życiu doczesnym. I wiecie co? My musimy naprawdę skupić się na tym, żeby tu usiąść. Nie bójcie się tu usiąść. Musicie się przestać bać, usiąść tutaj w tym miejscu. Choćby nie wiem co. Choćby ludzie po prostu pozadekowali. Choćby przychodziły rachunki do waszego domu, choćby... A diabeł was będzie atakował z różnymi rzeczami. Ale Jezus mówi, nie sądźcie po pozorach. Ten świat jest zbudowany z pozorów diabła. I ciągle nas będzie zwodził tymi iluzjami. Żebyśmy tylko nie siedzieli tu. Zawsze będzie coś ważniejszego. Od relacji z Bogiem. Zawsze. A Marta, zawsze będzie zazdrosna twoją relację. Bo wiecie, Marta to jest jak pies ogrodnika. Sama nie wchodzi do ziemi obiecanej i nie chce, byś ty weszła. To jest ta wersja. Czasami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego wchodzą. To jest wersja dotycząca Marty. Powie ci, Marta ci powie, twoje chrześcijaństwo jest za łatwe. Zobacz, jakie się stało. Ale co jest napisane? Że Maria wybrała najlepszą cząstkę. Czyli tak, twoją działką jest siedzieć, tak, pod jego stopami, a jego działką jest dodać ci wszystko inne. Wszystko. Co jest w słowie, co zabiera się w słowie wszystko? Jest coś oprócz tego zbioru? To uwierzmy w to, Kościele, uwierzmy w końcu w to, bo nie pójdzie Kościół do przodu, jeżeli w to nie uwierzy. Wiecie, Jezusa nie satysfakcjonują twoje owoce. On nie chce twoich owoców. Jezusa satysfakcjonują jego owoce w twoim życiu, tak? Marto. On nie chce widzieć wymiocionego przez ciebie, poodkurzanego przez ciebie twojego domu. On nie chce widzieć wykrochmalonego przez ciebie, wyprasowanego, uporządkowanego przez ciebie twojego domu. Bo to jest jego dom. Jego dom. Dom modlitwy. Tu masz siedzieć i się modlić. A on wtedy bierze, skręca powrozek. Chodzi po swoim domu modlitwy i robi porządki. Ale jeżeli ty będziesz robić te porządki, to za chwilę bałagan wróci. To jest efekt jojo. Ale jeżeli on zrobi porządek, to ten bałagan nigdy nie wróci do twojego życia. Amen. To jest jego dom i to on go chce sprzątać. Ale nie może tego robić, jeżeli ty nie siedzisz na tyłku. Pod jego stopami nie trwasz w relacji, czyli w agape. Masz siedzieć i się modlić. Bo jesteś domem modlitwy. Nie ustawajcie się, módlcie się zawsze. Za wszystko dziękujcie. Jeśli jesteś Mario, jesteś posłuszna i wchodzisz w odpoczynienie i w relację. Ale jeżeli jesteś Martą, to jesteś nieposłuszny Ewangelii. Niestety.
Diabeł cię okłamał, że Bóg jest Bogiem, ale ty musisz sama zadbać o własne sprawy. Zobaczcie, jak my się ciągle nie wierzymy. Jezus mówi, porównuje, mówi nam, że On się troszczy nawet o trawę, czyli o konko, a co dopiero o nas. A my ciągle nie wierzymy, że On o nas dba. Diabeł nas okłamał, że Bóg jest Bogiem, ale my musimy dbać o swoje potrzeby, że to my musimy dodać jeden łokieć do naszego wzrostu. Przez nasze staranie, przez nasze troszczenie się. Dopiero my, nie? Cię diabeł może tylko kłamać, możesz, a ty możesz mu tylko uwierzyć. On wyprosił sobie, aby nas przechwyć jak pszenicę i przyszywa nas stop do ciemności zewnętrznej. Dobrze. Jeżeli jesteś pod prawem, tam, w pustyni, kochasz fileo, masz własne owoce i nie ufasz Bogu. Nie wierzysz, że to Bóg cię karmi, że On cię odzieje. Co więcej, nie wierzysz, że już cię karmi, że już cię odzieje. Bo uważasz, że to ty pracujesz, na przykład. O, to ja się muszę zaproszę, to ja pracuję. Ja sobie teraz zrobię, więc teraz pójdę na zakupy do Biedronki. Nie! Wszystko jest od Niego. Jeżeli nie łączysz tego z Bogiem, tego wszystkiego, co dostajesz, ze swoimi wysiłkami, to będziesz do tego przywiązany i ciągle będziesz swoimi wysiłkami na to wszystko pracował. Ale masz Ojca, który chce relacji. I wszystko inne ci doda. Ale chce w to ufasz. Jeżeli nie dbasz, nie wierzysz w to, że On zadba o każdą najmniejszą swoją potrzebę, no to nie wierzysz, nie ufasz. Nie troszcie się zbytnio o życie. Co macie jeść? A nie o ciało. W czym macie się przyodziewać? Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się kilka, nie się ani żną. Nie mają piwnic ani spichrzów, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż jakieś ptaki. Jeśli nie wierzysz, że Bóg już cię karmi, już cię odziewa, nie wierzysz, że to On dba o każdą najmniejszą potrzebę w twoim życiu, to jesteś jak Izraelici na pustyni. Nie chcesz posiąść obietnicy, czyli Królestwa Bożego. Lękajcie się przed to, aby jeszcze, gdy jeszcze trwa, co? Obietnica. To jest nasza obietnica. My tu wchodzimy. Będziesz. Obietnica wejścia do Jego odpoczynku. Będziesz. Będziesz kochał. Ale skup się na relacji. A wszystko inne będzie ci dodane. Jeżeli w to nie wchodzimy, to Kościół wygląda tak, jak wygląda do tej pory. Bo nie ufamy. Lękajmy się przed to, gdy jeszcze trwa obietnica wyjścia do Jego odpoczynku. Aby ktoś z nas nie mniemał, iż jest jej pozbawiona, albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci. Wiecie, że tamci również im była ogłoszona dobra nowina, czyli Ewangelia? Tamtym też była ogłoszona, lecz co? Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Oni po prostu, im była głoszona Ewangelia. Oni otrzymali dobrą nowinę. Przejście przez Morze Czerwone głosiło im Ewangelię. Każdy jeden cud na pustyni głosił Ewangelię. Woda, słona woda zamieniona w słodką głosiła im Ewangelię. Wszystkie te rzeczy głosiły im Ewangelię. Cuda, znaki głosiły im dobrą nowinę. Manna spadająca z nieba głosiła im dobrą nowinę. Wichrzolotka im głosiła. Co? Manna w ich żołądkach głosiła im dobrą nowinę. Ich ubrania, które się niszczyły przez 40 lat, głosiły do nich dobrą nowinę. Ich buty, które rosły razem z ich nogami, głosiły do nich dobrą nowinę. Oni tego nie połączyli z wiarą. I to samo się dzieje z nami. Bóg chce o nas dbać i zaopatrywać nas ponadnaturalnie, a my w to nie wierzymy. To wszystko do nas głosi, a my tego nie kupujemy, nie rozumiemy tego, co, jakiego mamy dobrego Ojca. Jak tamtym była głoszona dobra nowina, tak całe stworzenie Tobie głosi dobrą nowinę i chce współdziałać z Tobą ku dobremu, ale kiedy? Wtedy, gdy zaufasz, wejdziesz w szabat. Nie w jeden dzień w tygodniu, tak? To nie jest szabat.
Szabat to jest wejście całkowicie w Jezusa, całkowicie, czyli 24/7 na 365 dni w roku. I masz odpocząć, wejść w agapę, bo wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga agapę miłują. To jest dla nas w Królestwie Bożym zaopatrzenie jest ponadnaturalne i tata chce nam dawać zaopatrzenie ponadnaturalne. Przepełnia nasz krok wiary. Wiecie, jak na pustyni manna i przepiórki były, to co dopiero w Królestwie Bożym? Amen. Ale tata czeka na nasz krok, na nasze zaufanie. Aż zaufasz 100% i wysiedzisz to przy stopach Jezusa. Trzeba to wysiedzieć w odpocznieniu, w posłuszeństwie, w totalnym zaufaniu. Czy jesteście gotowi totalnie, całkowicie, definitywnie zaufać Bogu? Alleluja! Amen! Amen! Tak. Amen! Chodzę. Mimo ucisków, mimo sprzeciwów, mimo presji rodziny, innych chrześcijan, mimo głosów w głowie. Jesteście gotowi? Mimo tego, co widzą wasze cielesne oczy, mimo tych rachunków wystających ze skrzynki, potraficie tak totalnie zaufać? Tak. Amen! Czy jesteście gotowi tak uwierzyć? Amen! Mieć pewność w to, czego nie widzicie, a czego się spodziewacie? Bo tego chce tata! Ja wierzę, że teraz tego chce tata od kościoła. Alleluja! Rozbudź nas, Ojcze! Rozbudź nas do tej wariackiej miłości. Bo nadzieja, czyli obietnica, nigdy nie zawodzi, gdyż Boża miłość jest rozlewana w naszych sercach. I wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga fileo? Nie! Agapę! Trzeba tu wysiedzieć w odpocznieniu. Zobaczcie, Jezus mówi tak, gdybyście wiedzieli, co to jest miłosierdzia chce, nie ofiary. Miłosierdzie to jest posłuszeństwo, czyli non-stop podleganie łasce, amen? A ofiara to jest co? Składasz coś raz na jakiś czas, tak? Znaczy, dlatego ludzie tu siedzą, bo tu jest wygodnie. Tu wystarczy, że dasz 1/10 pieniędzy. Swoich. Ja ci daję, bo... aż nawet 10,5%. Poznaj moje dobre serce. A jak nie dasz Boga, to było kradzież. Albo dajesz czas, swój czas. Poświęcasz mu 1/7 swojego tygodnia. Masz. To jeszcze nie całe. Dlatego ludzie tu siedzą, bo tu jest łatwiej. Prościej żyć w takim systemie. Od czasu do czasu sobie jakąś ofiarkę z barana w konfesjonał walnąć. Coś na tacę, jeden dzień w tygodniu i gra muzyczka. A potem 90% swoich pieniędzy wydać na swoje rzeczy. Bez pytania tego, który ci je dał, na co jest, wydajesz. 6 dni w tygodniu poświęcić na to, co ciebie interesuje. Bez pytania i relacji. Bóg miłosierdzie chce. Bóg chce relacji. On chce 100% ciebie, on chce ciebie 24/7 na 365 dni w roku. Amen. Nie chce 1/10 twoich pieniędzy, chce całe twoje pieniądze. Amen. Wiecie dlaczego? Bo wtedy da ci 100-krotnie więcej. Kto? Nie odda dla mnie. Pop, mam, tatie, samochodu, czegokolwiek. Ten otrzyma ile? 100-krotnie więcej w tym życiu. Taki jest tata. Dlatego chcesz, żebyś mu dał 100% siebie, bo wtedy da ci 10 000%. Takie winogrona, takie owoce ci da. On chce relacji. On nie chce 1/10, 1/7 relacji. On nie chce 1/10 twoich pieniędzy. On chce, żebyś polegał na nim w 100%, całkowicie. I rozbijasz bank wtedy. Rozbijasz bank z winogronami. Jak Pawlak po prostu na statku. Halleluja. Ja tylko pociągnął. Tak działa łaska. Ja tylko siedział u stóp Jezusa.
Czyli tak, prawo wymaga od czasu do czasu, a łaska i prawda powoduje, że ty sam chcesz oddać 100% siebie, tak? Swojego czasu antenowego na Boga. Bo wiesz, że wtedy otrzymasz 100-krotnie więcej od Niego. I wiecie, ludzie wolą prawo, bo to ich mniej kosztuje. Jest bezpieczne, nie trzeba tam wierzyć za bardzo, nie? Nie trzeba żyć pod presją, co jakieś owoce z tego. Co z tego, że własne, ale są. No bo można za 90% tam trochę poświęcić na swoje owoce, na przykład dać piątkę pod koflonem. No co to, jaki jestem dobry. Ale że ten diabeł i tak ukradnie. Nie, tata chce tutaj ciebie, chce ucznia, który siedzi pod jego stopami jak Maria, albo leży na jego piersi jak Jan. Amen? I słucha serca. Takiego chce. Relacji. Posłuszeństwa. I wiecie, nawet chcę to za cenę tego, że wszyscy dookoła będą mówić, to jest nieodpowiedzialne. Jesteś nieodpowiedzialny. Alleluja! Wiecie, tu jest bycie synem, a syn siedzi na kolanach, tak? No tu jest sługa. Wiecie, pracowaliście kiedyś u jakiegoś takiego szefa, którego nie lubiliście pracować? Nie chciałem się popracować. Jak on wchodził, to... Wiecie, powoliście zawsze, że coś robicie. Tak się właśnie tu zachowujemy. Wydajemy. Wydajemy przed sobą samym i przed Bogiem, że coś robimy. Robimy tylko wtedy, gdy trzeba. Idziemy do szefa tylko wtedy, gdy trzeba. Albo jak coś musimy zrobić. To jest relacja. Siedzenie na kolankach. Tu się kończą żarty. Tu jest chowanie przed szefem. Pojawiamy się tylko, jak coś potrzebujemy. Zaczyna miłość. Dzisiejszy Kościół to są sługi, które udają, że ufają Bogu. A siedzą w świecie i polegają na zasadach tego świata. Bo boją się zaufać. Dzisiejszy Kościół jest zbudowany na mamonie, która rządzi tym światem. Wiecie, mamona trzyma wszystkie inne rzeczy po prostu w swoich szponach. Jeżeli się nie rozprawicie z wierzchołkiem Góry Lodowej, to nie rozprawicie się z żadną inną dziedziną swojego życia. Nie oszukujmy się. Ona trzyma wszystko. Jeżeli nie zdetronizujemy strachu przed zaopatrzeniem w naszym życiu, to nie pójdziemy w żadnej innej dziedzinie. Bo pieniądze mają wpływ na każdą inną dziedzinę naszego życia. Jeżeli tego nie zaufamy w tej dziedzinie Bogu, to nie zaufamy w żadnej innej dziedzinie. Wiecie, pieniądze uzależniają relacje między ludźmi w Kościele. A to zamyka ich przed relacją z Bogiem. No wszystko w Kościele jest zbudowane na mamonie, na jakichś relacjach, na zasobach. Hierarchia w Kościele, podleganie jakimś innym kościołom, zwierzchnikom. Nie możesz głosić czegoś, jak masz objawienie, bo jak będziesz głosił, to cię wywalą, to wtedy po prostu nie będziesz mógł już korzystać z tego. Rozumiecie? To jest wszystko zbudowane na tym. I tak naprawdę posłuszeństwo, zobaczcie, czym jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest podleganie komuś, tak? Zgodzicie się? Zobaczcie, posłuszeństwo to jest podleganie komuś. Jak żona ci jest posłuszna, to jest podległa tobie. Ale w duchowej rzeczywistości to jest współżycie. Podleganie komuś to jest współżycie. I teraz posłuchajcie mnie uważnie, bo to będą mocne słowa do Kościoła. Jeśli podlegamy Mojżeszowi, jeżeli podlegamy mamonie, jeśli podlegamy światu, to jest to duchowe współżycie, to jest duchowe wszeteczeństwo, to jest cudzołóstwo. Zgadza się? Poleganie na Mojżeszu to jest cudzołóstwo, podleganie na innych ludziach to jest cudzołóstwo, to jest współżycie. Jeżeli ciągle w kościołach polegamy na innych ludziach, to tak naprawdę współżyjemy z nimi duchowo. Nie relacja z Bogiem jest istotna, tylko współżycie z innymi ludźmi. Dzisiejszy Kościół podlega całkowicie na innych ludziach. Na księżach, na pastorach, na starszych, na innych wierzących, mężach Bożach, nauczycielach. Dzisiejszy Kościół współżyje ze sobą, każdy z każdym. Ja nie mówię o takim współżyciu, my musimy się wspierać nawzajem i prowadzić, i budować i tak dalej. Ja nie mówię o czymś takim, ja mówię o zależności.
ekumenia. Bo wszystko, cała hierarchia jest na tym zbudowana. Na współżyciu. Dzisiejszy Kościół współżyje ze sobą. Każdy z każdym. Wiecie, to jest duchowa Sodoma i Gomora. Amen. To jest Sodoma i Gomora. Współżyjemy ze sobą nawzajem, polegamy na sobie nawzajem zamiast na Bogu. My mamy być oddzieleni jak Abraham od tego wszystkiego, a nie siedzieć w tym jak Lot, tak? Musimy być oddzieleni jak Abraham od tego świata. Nie siedzieć jak Lot w świecie, tylko być oddzieleni. Mamy podlegać, polegać, czyli współżyć z Bogiem, współżyć, podlegać Bogu, bo wtedy nasienie, nasienie Jego, nasienie Boże trwa w nas. To jest prawda. To jest prawda. Ale ona się robi w relacji z Bogiem. Tu jest cudzołóstwo ze światem i z każdą dziedziną tego świata. Kościoły są zbudowane na dziedzinach tego świata, na hierarchii, na tych wszystkich rzeczach. My mamy z tego wyłazić, uciekać od tego i polegać tylko na Bogu. Wtedy Jego nasienie rozlewa się w naszych sercach i wszystko inne jest nam dodane. Ale mamy być oddzieleni jak Abraham od tego wszystkiego. My mamy być jak Abraham i słuchać Boga. Jak On do nas mówi, jak pokazuje nam gwiazdy, to mamy je na nie oglądać, tak? Mamy mu wierzyć, że On nas wyprowadza do ziemi obiecanej. Mamy iść, gdzie On nam każe. Mamy być posłuszni. Posłuszeństwa chce, nie ofiary. Bóg wyprowadza teraz Lotów i ich żony na wolność. Amen. Hurra! Wyprowadza teraz, to jest ten czas, kiedy Bóg, Sąd Boży zaczyna się od Domu Bożego i spada ogień z nieba. I wyprowadza Lotów i ich żony z tej Sodomy i Gomory, którą jest dzisiejszy Kościół. Na wolność! I dla niektórych głupich panien, wiecie co? Dla niektórych głupich panien rozwód z tym światem będzie nie do zniesienia. Jeśli się z tym nie pogodzą, to staną się jak żona Lota. Z wietrzałą solą. Bo Boży Sąd zaczyna się od Domu Bożego i każdy ogniem będzie posolony. My nie możemy się patrzeć na ten świat, nie możemy do niego wracać, nie możemy budować na zasadach świata. Musimy iść jak Abraham. Czyli mieć relację z Ojcem, tak? Dlaczego jest napisane, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie jest napisane Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba i Mojżesza? Jak myślicie? Mojżesz miał innego brata. My mamy być w relacji. Bóg chce od nas relacji. I my mamy położyć nadzieję tylko w Jezusie, w prawdziwym, jedynym Bogu. Pełne posłuszeństwo to pełne zaufanie, że to Bóg do Ciebie mówi. Takiego Kościoła chce teraz Bóg. Ja wierzę, że teraz Bóg chce właśnie takiego Kościoła, który ma pełne zaufanie i pełną relację z Nim. Alleluja. Wiecie, ten świat jest zbudowany na nauczaniu teorii, tak? Chodziliście do jakiejś szkoły? Tak. I mieliście praktyki? To wiecie, jak te praktyki wyglądają? Z szyny kolejowej włosów zrobić. Wyglądają. Ta praktyka jest udawana, tak? Ona jest udawana, ta praktyka. Jest zbudowana na jakimś przestarzałym, starym systemie. Także jak nawet masz tą praktykę, to potem idziesz do prawdziwej pracy i... A w dzisiejszych czasach, jak świat tak pędzi do przodu, to już w ogóle, tak? Wszystko jest zbudowane na starym. I naprawdę koniec zbudowania na starym. Stare przeminęło to wszystko. Również praktyka musi być nowa. Amen. Nie możemy gotować koźlecia w mleku jego matki. Nie możemy jeść wczorajszej manny, do której dobrało się robactwo. Do której dobrał się robak. Bo skończymy gdzie? W ciemności zewnętrznej. Gdzie ten robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Nie możemy tu siedzieć. Nie możemy budować na starych sposobach.
objawienie łaski jest tak nowe, że musimy wszystko zmienić. Wszystko musi być nowe. To jest ten moment dla Kościoła, że wszystko musi być nowe. Struktury muszą być nowe. Ludzie, którzy się nawracają, wygonieni Duchem Świętym, będą nam pokazywać, jak ten Kościół ma wyglądać. Nie my ich będziemy uczyć. Zburzyć, wykorzenić. Jest burzenie i budowania zupełnie wszystkiego na nowych zasadach, na zasadach tego. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Musimy budować na nowe. Gdzie jeżeli wchodzimy w nowe rzeczy, w nową, dzisiejszą, świeżą mannę Bożej obecności, dziś jeśli głos gołębia usłyszymy, nie zatwardzajmy serc naszych. Amen? To powoduje w zupełnie nowy sposób, musimy również czytać Pismo. Miłości przede wszystkim. Nie jak stare pierniki siedzące w ławeczkach, kuciłeczkach. Jak ci wszyscy, nie jak ci wszyscy wiecie, uczeni w Piśmie. My mamy być jak uczeni przez samego Ducha Prawdy. Amen. Wiecie, jaka jest definicja uczonego w Piśmie? Bo Jezus też czytał Pisma, tak? Można powiedzieć, że on był uczony w Piśmie? A uczył tego, uczył się Pisma, uczył inne Pisma. Ale czy był uczony w Piśmie? Nie. Uczony w Piśmie to jest taki ktoś, kto od lat uczony jest tak samo w Piśmie. I najczęściej przez stare pokolenia. Wyjdzie z pokolenia na pokolenie i wszyscy są tak samo uczeni w Piśmie. Nie potrafi inaczej przeczytać niczego. Otwiera Torę, czyta Torę, fileo Torę i tak 40 lat jedzie tym samym torem. Nawet nie potrafi zrobić młotka z tego toru. Okej, zobaczcie. Spróbujmy to przeczytać, jakbyśmy to czytali pierwszy raz w życiu. Co? Spróbujmy? Ale pokażę wam, co tu jest, a jest po prostu w tym malutkim kawałeczku jest po prostu mega. Tu jest mega. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra. Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego, paś moje baranki. Zapytał go znowu, po raz drugi, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu, paś moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że go zapytał, po raz trzeci, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus powiedział do niego, paś moje owce. Religia tłumaczy te wersety, że no wiesz, Piotr trzy razy się zaparł, więc trzy razy tutaj musiał odkryć tę całą sytuację. Jasne. Jak mówi moja córka, chciałbyś. Wiecie, tu jest wszędzie miłujesz, miłujesz. My mamy tylko jedno słowo w polskim na słowo kocham. W Grecji są cztery słowa, które to definiują. Eros, miłość przeznaczona dla małżeństwa. Fileo, czyli miłość braterska. Storge, miłość rodzicielska. I najwyższa miłość bezinteresowna Boża, agape, która jest rozlewana w naszych sercach. To są dwa użyte, które... Agape i fileo. Agape i fileo, tak jest. Jest słuchajcie, czy wiecie, że... W Biblii każde jedno słowo ma znaczenie? Wierzymy. Każde jedno? Dlatego trzeba ją czytać w orgi, ale w ja. Zobaczcie. Tutaj na przykład Szymonie, synu Jonasza, tak? Jest napisane. W oryginale nie ma synu. Nie ma synu, bo jest niepotrzebne. On się po prostu pisze Szymonie Jonasza, tak? Każde słowo ma znaczenie. Co oznacza Jonasz na przykład? Goło. Goło. Amen.
Co oznacza Szymon? Liść. Dziejący się. Słyszeć. Słuchać. Zobaczcie, tu wszędzie jest napisane, przetłumaczone jako zapytał. Widzicie to? Ale to greckie słowo nie jest wcale zapytał. Jest, to greckie słowo jest mówi. Jest wszędzie mówi. I w Grecji nie ma znaków interpunkcyjnych, nie ma znaków zapytania, nie ma wykrzykników. Jezus do niego mówił. To jest greckie słowo legiei. Dobra, przeczytajmy to w oryginale. No właśnie. Widzicie tu gdzieś pytajniki? Nie ma znaków interpunkcyjnych, przeciwków, wykrzykników, pytajników. Dobrze. Gdy więc zjedli, mówi słuchającego kamienia, słuchającego prawa. Jezus. Szymonie Jonasza, słuchaj gołębia. Widzicie to? Stąd to? Słuchaj gołębia. Agapę mnie? Więcej od tych? Mówi mu, tak panie, ty wiesz, że miłuję. Fileo. Ty wiesz, że fileo ciebie. Mówi mu, paś baranki moje. Powtórnie mówi znowu, słuchaj gołębia. Agapę mnie? Mówi mu, tak panie, ty wiesz, że fileo. Posłuchajcie, byliście kiedyś na randce z dziewczyną i pytacie się jej, Zosia, Zosia, kochasz mnie? Ty wiesz, że cię lubię. Rozumiecie to? To jest taka rozmowa. Mało. Panie, ty wiesz, że cię fileo. Mówi mu, pasterzu i owce moje. Jedźmy dalej. Mówi mu trzeci raz. Szymonie Jonasza, fileo. Widzicie, za trzeci razem Jezus mu powiedział fileo. Fileo mnie. I został zasmucony Piotr. Kamień. Czyli Piotr nie zasmucił się dlatego, że Jezus mu zadał trzeci raz to samo pytanie. On się zasmucił, bo powiedział do niego zupełnie inaczej niż do tej pory. Zobaczcie. Słuchasz gołębia, a fileo mnie. Kamień, prawo, powiedział mu trzeci raz, fileo mnie. I powiedział mu, panie, ty wszystko wiesz, ty znasz, że fileo ciebie. Mówi mu Jezus, paś owce moje. Piotr, czyli kamyk, kamień, prawo, siedział nadal pod prawo. Dlatego Jezus mu mówił gdzie indziej, zobaczcie, Szymonie, Szymonie, słuchaj, słuchaj. Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś wyprosiłem za to, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwardzaj braci swoich. Okej, przeczytajmy to tak, jak to wygląda w oryginale. Gdy zjedli, Jezus mówi do słyszącego kamień, czyli prawo. Szymonie Jonaszo, słuchaj gołębia, słuchaj Ducha Świętego i agapę mnie. Bardziej niż ci. Tu nie ma nigdzie pytajników. Mówi mu, tak panie, ty wiesz, że ci fileo. Mówi do niego, paś moje baranki. Mówi mu po raz drugi, Szymonie Jonasza, słuchaj gołębia i agapę mnie. Mówi mu, tak panie, ty wiesz, że ci fileo. Mówi mu, paś moje owce. Mówi po raz trzeci, Szymonie Jonasza, słuchasz gołębia, a fileo mnie? I zasmucił się Piotr, że mówi za trzecim razem fileo mnie. I mówi mu, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię tylko fileo. Jezus mówi do niego, paś moje owce. Wiecie, pod prawem, pod kamieniem jest tylko fileo. Tylko w duchu, tylko w relacji z agapą. Tylko w Królestwie Bożym. Tylko pod stawą Jezusa. Gdy nadal jesteś pod prawem, czyli jesteś cielesny, starczy tylko na fileo. Gdy chodzisz w duchu, słuchasz gołębia, przechodzącego jak wiatr, kochasz jak agapę. Amen.
My mamy przemienić myślenie ze starego systemu na nowy, z prawa na ducha, z kamienia na gołębia. Amen!